Rafał z Motorhome. Chodźcie, pokażę wam coś ekstra. Cześć, cześć, z tej strony Rafał z Motorhome. Dzisiaj jesteśmy dla was z kolejną nowością, także ze stajni pojemności 125. A w dniu dzisiejszym jest to Yamaha MT-125. Ten konkretny egzemplarz to jest rocznik 2018, czyli już z obowiązkowym wyposażeniem ABS na dwa koła. W fajnym malowaniu szary połysk z dodatkami fluo. Może na filmiku i na zdjęciach tego nie będzie widać, ale to jest taki żółto-zielony kolor fluo. No i standardowo, po takim podstawowym serwisie przygotowania do sezonu, czyli olej, filtr, świeca i filtr powietrza, więc są takie podstawowe rzeczy, żeby cały ten sezon przejeździć. Znaczy cały ten sezon, wiadomo, to w zależności od ilości kilometrów pokonanych, ale no żeby na start już tutaj żadnych pieniędzy do niego nie dokładać, to zostało zrobione. Opony, tarcze, klocki, napęd naprawdę były fajne, jak już ten motocykl do nas przyjechał. Dlaczego? No dlatego, że motocykl ma przejechane, uwaga, 18 700 km, no więc jakby no podejrzewam, że nawet chyba tylna opona jest jeszcze oryginalna od nowości, mimo że ma naprawdę jeszcze sporo tutaj towaru do ogranicznika, więc no myślę, że na pewno jeszcze ten sezon powinna przejeździć. Przednia już jest nowa, z 20 bodajże pierwszego roku. No i jest to na oryginalnych Michelinach, tych, które wychodzą w tym motocyklu od nowości. Cały ten motocykl jest w oryginalnym lakierze, czyli to naprawdę nie jest jakiś tam pojazd po wypadku czy jakichś innych kombinacjach, więc mamy wszystkie tutaj czy te boczne matowe, czy te szary połysk, no to jest wszystko oryginał od nowości, nikt tego nie poprawiał. No i naprawdę, tak naprawdę jakbyśmy cały ten motocykl dookoła obeszli, no to ciężko jakieś takie duże ślady, jakieś tam zużycie, wiadomo, pewnie jakieś eksploatacyjne ryski się zdarzą, ale nic takiego rażącego, nic tutaj nie jest jakieś pęknięte. Tutaj może jakaś mała była ryska, o, w tym miejscu. No ale to myślę, że filmik jakoś to bardzo potęguje na żywo, to prawie wcale tego nie widać. Tak to na pozostałych rzeczach naprawdę to fajnie wygląda. Siedzenia nie mają żadnych przetarć, żadnych dziurek. Zrobimy wam trochę zbliżeń, zaraz sobie go zapalimy. No i co, pamiętajcie, że ogólnie wszystkie nasze motocykle, jakie my mamy w ofercie, to są motocykle sprowadzone z Niemiec, ale my to sprowadzamy do Polski, my to sprzedajemy i od nas już taki motocykl kupujecie, czy nie jest jakiś tam zakup od Niemca na umowę, tylko normalnie od naszej polskiej firmy, my wystawiamy na to fakturę i przygotowujemy za was kompletną dokumentację do rejestracji, czyli już z badaniem technicznym w Polsce, ze wszystkimi oświadczeniami, także wy po zakupie dostajecie taką folinkę dokumentów, idziecie z nią prosto do Wydziału Komunikacji, tam płacicie 200 zł za rejestrację, potem ubezpieczenie i koniec. Czyli już tutaj żadnych akcji z recyklingów nie robicie, badanie techniczne będzie przygotowane, więc no tak to wygląda. No i pamiętajcie, że oczywiście zapraszamy gorąco do Żardowa, żeby ten motocykl obejrzeć, ewentualnie się przejechać. No ale możecie też taki motocykl zamówić po prostu zdalnie, wtedy dzwonicie, umawiamy się na koszt transportu, jaki by wyniósł do waszej miejscowości. No i płacicie z góry tylko koszt transportu, potem po naszym przyjeździe dopiero jak już sobie motocykl u siebie obejrzycie, sprawdzicie, przetestujecie, no to dopiero za ten motocykl zapłacicie. Więc myślę, że to taka opcja fair w obie strony. No ogólnie, jeżeli przyjedziecie sobie nawet do nas na miejsce, to koszt transportu też możemy ustalić jakiś koszt transportu, więc nie musicie od razu przejeżdżać przyczepką czy jakimś busem, więc no, też jesteśmy w stanie i w takim przypadku taki motocykl dostarczyć. A pamiętajcie, że do 100 km taki transport jest w gratisie, więc to też fajna opcja i warto o tym pamiętać. No i zerknijcie na pewno na nasze social media, na Facebooka, Instagrama. Tam znajdziecie naprawdę mnóstwo różnych fajnych informacji i przede wszystkim opinii na nasz temat, więc możecie tam sobie po prostu sprawdzić, czy to, co mówimy, na pewno jest prawdą, więc zapraszamy gorąco. No i co? Zapalamy. Potem zrobimy jeszcze krótki test świateł.
To, o czym nie wspomniałem, to, że motocykl tutaj, jak widzicie, ma akcesoryjną końcówkę wydechową, która ma DB Killer w zestawie, czyli teraz jak go odpaliliśmy, no to miał tą wsadzoną końcówkę wygłuszającą, ale no w każdej chwili można ją sobie odkręcić, wodzić sobie pod siedzeniem, no i po wyjęciu tej wkładki naprawdę będzie ten motocykl już tutaj mocno basowo dudnił, więc to już będzie naprawdę fest brzmienie. No i tak, jakby dla kogoś było to zastanawiające, no to kontrolka ABS pali się w każdym motocyklu Yamaha wyposażonym w ABS do momentu, dopóki się nie rozpędzimy do 11 na godzinę, bo tam para obrotów koła musi się wykonać w jakiejś prędkości i wtedy to sobie gaśnie, więc to tym się nie martwcie, to tak ten typ tak ma. Więc zapraszamy gorąco, na wypadek wszelkich pytań oczywiście dzwońcie. No i jesteśmy w kontakcie. Trzymajcie się, czołka.